Na giełdach na całym świecie spadające ceny akcji, a za oknem deszcz ze śniegiem, więc to jest doskonały moment, żeby podsumować sobie szybciutko marzec i zdradzić Wam kilka sekretów, co nas czeka w czasie wiosennej ramówki, bo od dobrych kilku tygodni knuję dla Was bardzo fajny projekt edukacyjny i już niedługo dowiecie się szczegółów. Ale zanim powiem Wam wesołych świąt, to kilka ogłoszeń parafialnych. Przede wszystkim bardzo Wam dziękuję wszystkim tym, którzy byli na kawsach w Krakowie, podchodzili, gratulowali wystąpienia albo w ogóle przychodzili przywitać się i po prostu chcieli pogadać, bo gdzieś mnie czytają, oglądają i gdzieś tam się poznaliśmy online, a teraz wreszcie możemy offline. To jest świetna okazja, więc zawsze, jak tylko mnie gdzieś znajdziecie, z reguły jestem przy ekspresie do kawy, z reguły jak gdzieś mnie znajdziecie, to spokojnie podchodźcie i możemy sobie spokojnie porozmawiać. Bardzo się cieszę, że mogłem z częścią z Was zamienić chociaż kilka słów. I oczywiście tych wszystkich, których nie było na kawsach, nic straconego, bo jak w ubiegłym roku udało mi się tak to zrobić z organizatorem, że dostanę plik wideo z całego wystąpienia, jak tylko będzie on obrobiony. Mam nadzieję, że trochę wcześniej, bo w tamtym roku był on dopiero w maju, ale może mi się uda, żeby było to trochę wcześniej zrealizowane, więc wykład z kawsu Wy też zobaczycie, a z recenzji, które dostałem, muszę nieskromnie powiedzieć, że wyszedł naprawdę fajnie i wydaje mi się, że każdy, czy na początku drogi inwestycyjnej, czy już bardziej doświadczony, będzie mógł sobie coś z tego wyciągnąć. Także z takich rzeczy kawsy za nami i było naprawdę bardzo fajnie. Myślę, że za rok też się będziemy mogli spotkać na kawsach, ale to już sobie pogadamy za rok. A teraz najbliższy rozkład jazdy to jest maj. Jedna impreza, na której możemy się jak najbardziej zobaczyć. Już nie bezpłatna, ale za to troszkę inna specyfika tej całej branży, bo to jest Wall Street w Karpaczu. Możemy się zobaczyć na Wall Streetie w maju. To jest kilka dni spędzonych w Karpaczu, gdzie jest kilkadziesiąt wykładów poświęconych inwestowaniu, głównie polski parkiet, a moje wystąpienie będzie, uwaga, o panu Warrenie Buffettie. Dlaczego każdy chciałby inwestować jak Buffett, ale nikt tak naprawdę nie chce postępować tak jak on. Będzie taka większa analiza tej postaci, o której zresztą też parę razy wspominałem na blogu, że też sobie wracam coraz częściej do tych książek związanych z inwestowaniem Buffetta. Więc jeśli byście chcieli wybrać na Wall Street, to mam też dla Was zniżkę i będzie oczywiście pod wideo dokładny kod, jaki trzeba wpisać. 100 zł zniżki, jeśli chcecie się wybrać na Wall Street, wystarczy wpisać odpowiedni kod i od razu macie zawsze stówkę mniej na taki wyjazd. A Karpacz to jest coś, co inwestorzy indywidualni na polskiej giełdzie znają od lat, bo to już jest ho-ho, 20 któraś edycja, więc kto już raz był, to ten naprawdę wie, jakie merytoryki może się tam spodziewać i tam żadne wideo nigdy nie są nagrywane, więc tam niestety ten wykład będzie można zobaczyć tylko tam i w tym momencie żadnych VOD, czy późniejszych nagrań na YouTubie, czy jakichś wysyłanych i tak dalej, niestety nie będzie. Dużo też się na rynku porobiło. Portfel 10K cały czas jest do obserwowania pod linkiem, ale niewiele się w nim dzieje. Albo go wyrzucają stoplosy, albo po prostu jest mocno gotówkowy i sobie siedzi i czeka, bo to jest w ogóle taki czas na giełdzie, w którym fajnie jest siedzieć trochę na gotówce i czekać, czy całkiem ten rynek faktycznie rozpędzi się z korektą. Świetny przykład średniej 200-sesyjnej w Stanach Zjednoczonych. Jest taka linia, którą można sobie każdy inwestor położyć na wykresie i bardzo często jest tak, że jest korekta na S&P czy na Nasdaqu, jest wielka panika, ojejku, indeksy spadają, ale później ona dochodzi do tej średniej 200-sesyjnej i tam jest nagle odbicie i bach. I tak przez ostatnie lata pięknie to wyglądało, że ta średnia 200-sesyjna była taką bardzo silną barierą, która trzymała te rynki. I to jest moment, kiedy jesteśmy blisko tej bariery, więc jeśli ta bariera się utrzyma, to może będzie dobra okazja do kupowania akcji, ale jeśli się nie utrzyma, to może ta przecena będzie jeszcze dużo, dużo większa. Więc portfel 10K jak najbardziej też w części wiosennej będzie. Będziemy szukać takich okazji, jeśli rynki zechcą jeszcze odbić, chociaż też mam czasami wrażenie, może nie być już tak pięknie, bo ta przecena się robi solidna w Stanach i trzeba troszeczkę uważać na te korekty. Czasem po prostu trzeba być cierpliwym, żeby na tym rynku posiedzieć i popatrzeć na gotówkę, a nie szukać na siłę akcji, bo te po prostu mogą jeszcze bardziej spaść. Więc tutaj radzę ostrożnie. Portfel 10K oczywiście też zaraz będzie wiosną. Będzie też kilka recenzji produktowych, bo jest kilka fajnych rzeczy. Domy maklerskie trochę pozmieniały swoje oferty, więc też parę rzeczy potestuję. Przyszła mi super rzecz, karta Revoluta. Nie wiem, czy coś takiego kiedyś widzieliście. Nawet opakowanie robi robotę, ale też wielka rewolucja, że taki startup fintechowy o dużym zasięgu już w Polsce.
więc też może pokuszę się o recenzję tego produktu, bo on naprawdę może namieszać w finansach. No i do tego jeszcze ESMA pocięła dźwignię finansową, a w zasadzie ograniczyła dźwignię i zmieniła kilka rzeczy, więc też będzie temat do omówienia. Kto tak naprawdę będzie mógł korzystać z Forexu na dźwigni 1 do 100 i paru innych rzeczach, a kto nie bardzo będzie mógł z tego korzystać w takich warunkach i będzie musiał na przykład zostać inwestorem profesjonalnym. Także to jest dosyć skomplikowany temat i to nas czeka już niedługo. ESMA zaskoczyła cały rynek. ESMA to jest taki regulator europejski, czyli taki KNF na Unię Europejską. I oni powiedzieli, że tam parę rzeczy trzeba ostro zmienić i nie dyskutujemy już, tylko tak, to jest ustawa, to zmieniamy. I to też wszystko omówię na spokojnie wiosną. I co jeszcze będzie wiosną? A, Dzień Inwestora jeszcze będzie na giełdzie. W ogóle ostatnio też byłem na giełdzie, bo zaprosił nas prezes giełdy, nas w sensie blogerów finansowych, na okrągły stół blogerów finansowych. Już tego mocno nie nagrywałem, bo nie będę się powtarzał z tym, co już tam napisałem, więc spokojnie was odsyłam też do lektury pod tym nagraniem. Bardzo miłe spotkanie, gdzie mogliśmy sobie przez 2 godziny wymieniać się opiniami i trochę warsztatowo porozmawiać z prezesem giełdy, bo to też nie polegało na tym, że przyszliśmy na konferencję posłuchać, co ma prezes do powiedzenia, tylko prezes chciał nas zapytać, co my i nasi czytelnicy, widzowie chcieliby zmienić w giełdzie. To jest naprawdę fajna, otwarta komunikacja i bardzo miło się rozmawiało. Mam nadzieję, że efekty z tego też jak najbardziej jakieś zobaczymy. Niedługo będzie kilka imprez także na samej giełdzie papierów wartościowych. Takie dni otwarte giełdy, dzień inwestora indywidualnego. Też was chętnie zapraszam. Też się wybiorę, żebyśmy się mogli spokojnie tam zobaczyć. Każdy po prostu będzie mógł sobie wejść, porozmawiać z przedstawicielami różnych spółek, domów maklerskich, czy też z samą giełdą, czy właśnie z innymi ludźmi, którzy sobie przyjdą, takimi jak na przykład ja. Więc kilka imprez w kwietniu się też zapowiada fajnych. I w kwietniu będzie to, o czym jeszcze nie mogę powiedzieć, ale już za kilka dni będę mógł powiedzieć. Będzie duży, fajny cykl edukacyjny, który przygotowuję już w zasadzie od kilku tygodni i trochę też dlatego nie ma tak często tych wideo i publikacji, bo szykuje się naprawdę fajna rzecz, która powinna wam się spodobać. No dobra, przyznaję, to nie jest tylko tak, że ostatni tydzień wyjęło mi z życia tylko i wyłącznie pisanie i nagrywanie wideo do najbliższego cyklu. Była też impreza urodzinowa, bo moje urodziny wypadają akurat pod koniec marca, czyli w czasie już świąt wielkanocnych, więc musiałem imprezę zrobić sobie po prostu na spokojnie trochę wcześniej. To trochę zajęło czasu przed, to trochę zajęło czasu po, zdecydowanie po kilka dni musiałem dojść do siebie, ale w związku z tymi 30 urodzinami, to podobno bardzo ważne urodziny, będę miał dla was też taki wynik ciekawego eksperymentu. Biorę na święta coś fajnego. Ale sobie utrudniłem sobie życie. To jest dziennik. To jest dziennik, który pisałem w czasach licealnych ponad 10 lat temu. I jak go skończyłem, to go zamknąłem w kopertę i go zostawiłem w domu rodzinnym na dekadę. Bo chciałem sobie zrobić taki eksperyment. Wpadłem na ten eksperyment 10 lat temu i chciałem go w końcu zrobić. Wpadłem na ten eksperyment, że zobaczę, jak mój sposób myślenia zmienił się przez tę ostatnią dekadę, żeby móc lepiej zrozumieć samego siebie, jak miałem 20 lat. To nie jest takie głupie, jak się wydaje. To nie tylko chodzi o taką autorefleksję, ale o to, żeby móc też wam powiedzieć realnie, co ja bym w sobie zmienił, czy tak jakby jakie warto rzeczy zastosować w wieku 20 lat, żeby być szczęśliwym w wieku 30 lat. I to jest trochę z mojej działki finansowej, bo ileś decyzji finansowych też podejmujemy bardzo głupich w młodym wieku, a mogły być one dużo lepsze. I żeby lepiej zrozumieć samego siebie i to, jak myślałem 10 lat temu, zabieram to na święta, wreszcie to odpakowuję, bo jest nieruszane od dekady i też wam pokażę pewne, może nie tyle zmiany, co zaszły w mojej głowie, ale efekty takiego eksperymentu, może też was nakłonię do takiego eksperymentu rozwojowego dotyczącego samego siebie, żebyście lepiej zrozumieli, jak człowiek się zmienia i po prostu niektóre rzeczy nie są zawsze takie same. Dobra, miało być 5 minut, jak zwykle jest za dużo, także życzę wam spokojnych, wesołych i jeszcze raz spokojnych świąt, żeby nie były te z deszczem i śniegiem, bo mnie już szlak trafi, bo nawet zacząłem biegać z powrotem tej wiosny, więc czekam, aż wiosna wróci jeszcze raz. Spokojnych świąt i widzimy się już niedługo, już za kilka dni i ogłoszę wam naprawdę mega fajną rzecz. Taką mega fajną rzecz, że jest ona u mnie na takim wielkim kalendarzu. Tutaj jest ten kalendarz po drugiej stronie pokoju. Na takim wielkim kalendarzu, w takim wielkim kółku, serduszku i wszystkim naraz, ile to potrwa. Także zapraszam i nie mogę się doczekać, że już będę wam mógł to powiedzieć, bo to będzie prawdziwa petarda dla każdego, kto chce się uczyć inwestowania. Do zobaczenia. I przeżyjcie jakoś te święta ze stop-lossami.